Witamy Was po krótkiej przerwie. Oddaję głos przewodniczącej Komitetu Głównego, pani Magdalenie Mazur-Wolak. Brawa. Szanowni Państwo, były odwołania trzech drużyn. Wszystkie te odwołania, właściwie bardziej nazwałabym to wątpliwościami, wszystkie te wątpliwości wyjaśniliśmy z każdą z drużyn i wszystkie drużyny po wyjaśnieniu merytorycznie sposobu i dopytaniu o treść pytań jeszcze raz zrezygnowały z tych odwołań, więc te wyjaśnienia zostały w pełni przyjęte przez drużyny, za co bardzo dziękujemy i w ogóle dziękujemy bardzo też za możliwość spotkania takiego indywidualnego, bo w momencie, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, my też jesteśmy otwarci na te pytania. Także trzymamy kciuki za dalszą część. Dziękuję ślicznie. Nie zmienia to w tej chwili tej rozgrywki, która była na ten moment. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tymczasem napięcie rośnie. Nasz system sumuje punkty zdobyte przez uczestników w pierwszej rundzie. Jeżeli teraz słyszą Państwo takie rytmiczne dudnienie, to jest zapewne przyspieszone tętno naszych uczestników, ale w tej sytuacji jest to objaw zupełnie normalny, także uspokajamy, bowiem już za chwileczkę, już za momencik. Za momencik wszystko stanie się jasne i poznamy wyniki pierwszej tury. Do rundy finałowej zakwalifikowały się zespoły. Z Rzepina. Z Białegostoku. Z Wysokiego Mazowieckiego. Z Wrocławia. Z Żar. Z Tomaszowa Mazowieckiego. Z Gdyni. I drużyna z Nowego Targu. Wielkie brawa. Gratulujemy. Słowa uznania należą się też pozostałym zespołom, bo żeby się tu znaleźć, pokonaliście 36 tysięcy innych uczestników i przede wszystkim wykazaliście się ogromną, ogromną wiedzą. Jesteście fantastyczni. Dziękujemy Wam bardzo za udział w finale. Teraz zapraszamy drużyny, które odpadły w tej rywalizacji do zajęcia miejsc na widowni. Są dla Was przygotowane te miejsca. I zapraszamy Was do kibicowania pozostałym 8 zespołom. Wielkie brawa jeszcze raz. W rozgrywce zostaje 8 zespołów i nie będziemy przedłużać. Zapraszamy do rywalizacji w drugiej turze. Przed nami ostatnie 10 pytań. Tylko tyle dzieli nas od poznania tegorocznych zwycięzców olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Wątpliwości wyjaśnione. Zaczynamy zatem drugą turę. Drużyna nie ma pilota chyba, tak? Czy możemy zaczynać? Takie pytanie techniczne. Mam zielone światło. Zaczynajmy drugą turę. Pytanie 21. Pierwsze w drugiej turze. Marcin pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy i pracuje na podstawie umowy o pracę. Co Marcin musi zrobić? Odpowiedź A. Do 20 dnia każdego miesiąca informować ZUS o wysokości wynagrodzenia za pracę za poprzedni miesiąc. Odpowiedź B.
informować ZUS o wysokości wynagrodzenia za pracę do końca lutego danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dokonać wyboru między pracą a pobieraniem renty. Odpowiedź D. Nie musi informować ZUS o wysokości osiągniętego przychodu, jeśli nie przekroczą 10 tysięcy złotych miesięcznie. Czas. Start. Zobaczmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Pytanie 22. Anna była zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 31 stycznia 2024 roku. Stała się niezdolna do pracy od 30 stycznia 2024 roku i jest niezdolna do pracy nieprzerwanie po ustaniu zatrudnienia. Anna będzie mogła pobierać zasiłek chorobowy. Odpowiedź A. Przez 91 dni po ustaniu zatrudnienia. Odpowiedź B. Do 1 maja 2024 roku. Odpowiedź C. Do 28 marca 2024 roku. Odpowiedź D. Do 29 lipca 2024 roku. Czas start. Poznajmy prawidłową odpowiedź. A prawidłowe odpowiedzi to odpowiedzi A i B. Dwudzieste trzecie pytanie. Piotr prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej. W lutym 2024 roku Piotr uzyskał przychód w wysokości 75 tysięcy złotych, a dochód w wysokości 25 tysięcy złotych. Jak obliczy należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2024 roku? Odpowiedź A. 9% z 75 tysięcy złotych. Odpowiedź B. 9% z 25 tysięcy złotych. Odpowiedź C. 4,9% z 75 tysięcy złotych. Odpowiedź D. 4,9% z 25 tysięcy złotych. Czas. Start.
I prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Pytanie numer 24. Iwona rozpoczęła działalność gospodarczą 5 stycznia 2024 roku. Spełniła warunki do korzystania z ulgi na start. Jednak od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku zawiesiła działalność. Do kiedy będzie mogła korzystać z ulgi na start? Odpowiedź A. Do 31 lipca 2024 roku. Odpowiedź B. Do 31 sierpnia 2024 roku. Odpowiedź C. Do 30 września 2024 roku. I odpowiedź D. Do 31 grudnia 2024 roku. Czas. Start. Poznajmy prawidłową odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. 25. pytanie brzmi. Jan jest przedsiębiorcą, który w 2022 roku zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Był niezdolny do pracy od 25 września do 1 października 2023 roku. Złożył do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS rozpatrzył wniosek Jana i stwierdził, że na koncie płatnika w ZUS jest niedopłata składek w wysokości 13,90 zł. Czy ZUS wypłaci Janowi zasiłek? Odpowiedź A. Nie, ubezpieczenie chorobowe ustało w związku z niedopłatą na koncie płatnika składek. Odpowiedź B. Tak, ale zasiłek zostanie wypłacony dopiero po spłacie zadłużenia. Odpowiedź C. Tak, ZUS wypłaci Janowi zasiłek. Odpowiedź D. Nie, ponieważ zwolnienie trwa krócej niż 14 dni. Czas. Start. I zobaczmy, co z zasiłkiem Jana. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Pytanie 26. Ewa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 lutego 2022 roku i opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali. W maju 2023 roku powinna była złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Odpowiedź A. ZUS DRA za kwiecień 2023 roku i dodatkowo drugi dokument ZUS DRA z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Odpowiedź B.
ZUS-DRA za kwiecień 2023 roku tylko w zakresie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok? Odpowiedź C. ZUS-DRA za kwiecień 2023 roku z uwzględnieniem rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Odpowiedź D. ZUS-DRA lub ZUS-RCA za kwiecień 2023 roku tylko w zakresie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Czas. Start. Poznajmy prawidłową odpowiedź. A prawidłowa odpowiedź to opcja C. Pytanie numer 27. Dominika prowadzi działalność gospodarczą od 17 maja 2000 roku. Zatrudniła w firmie na podstawie umowy o pracę 26-letniego Macieja od 10 kwietnia 2021 roku. Dominika i Maciej pobrali się 15 marca 2022 roku. Umowa o pracę nie została rozwiązana. Maciej od 15 marca 2022 roku. Odpowiedź A. Nadal jest objęty ubezpieczeniem społecznym jako pracownik pod warunkiem, że małżonkowie nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Odpowiedź B. Jest objęty ubezpieczeniami społecznymi jako osoba współpracująca. Nie ma znaczenia, czy pozostaje z Dominiką we wspólnym gospodarstwie domowym. Odpowiedź C. Może wybrać, czy chce być ubezpieczony jako pracownik, czy jako osoba współpracująca. Odpowiedź D. Jest objęty ubezpieczeniami społecznymi jako osoba współpracująca, jeżeli pozostaje z Dominiką we wspólnym gospodarstwie domowym. Czas. Start. I zobaczmy, która odpowiedź jest prawidłowa. Są to odpowiedzi A i D. Pytanie numer 28. Lucyna skończyła 60 lat 30 kwietnia 2023 roku. Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające złożyła 29 maja 2023 roku. Prezes ZUS w decyzji z 28 czerwca 2023 roku przyznał Lucynie prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Od kiedy przysługuje jej wypłata tego świadczenia? Odpowiedź A. Od 30 kwietnia 2023 roku, czyli od dnia, w którym Lucyna osiągnęła powszechny wiek emerytalny. Odpowiedź B.
od 1 czerwca 2023 roku, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję? Odpowiedź C. Od 29 maja 2023 roku, czyli od dnia, w którym Lucyna złożyła wniosek. Odpowiedź D. Od 28 czerwca 2023 roku, czyli od dnia, w którym prezes ZUS wydał decyzję. Czas. Start. Poznajmy prawidłową odpowiedź. A prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Przed nami przedostatnie pytanie, 29. Mateusz prowadzi działalność gospodarczą. Do 31 grudnia 2023 roku wykorzystał 24 miesiące preferencyjnych składek. Od 1 marca do 20 maja 2023 roku Mateusz zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej. W 2023 roku osiągnął z działalności gospodarczej przychód w wysokości 131 tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2024 roku Mateusz chciał płacić mały ZUS Plus. W tej sytuacji Mateusz. Odpowiedź A. Ma prawo do małego ZUS Plus. Odpowiedź B. Nie ma prawa do małego ZUS Plus, ponieważ nie prowadził działalności gospodarczej nieprzerwanie przez cały 2023 rok. Odpowiedź C. Nie ma prawa do małego ZUS Plus, ponieważ przekroczył limit przychodów z działalności gospodarczej za 2023 rok. Odpowiedź D. Nie ma prawa do małego ZUS Plus, ponieważ nie wykorzystał jeszcze 12 miesięcy preferencyjnych składek. Łącznie powinien opłacać preferencyjne składki przez okres 36 miesięcy, zanim mógłby skorzystać z małego ZUS Plus. Czas. Start. A prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Ostatnie pytanie. Główny kontrahent rezydy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opóźnia się z zapłatą należności za ostatnie zamówienie. Jednocześnie spółka zainwestowała w zakup nasion i sadzonek na nowy sezon i nie ma funduszy na opłacenie składek, których termin płatności przypada na 15 marca 2024 roku. Nie ma też pewności, kiedy kontrahent uiści należność. Z uwagi na przejściowe trudności płatnicze, rezyda może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek. Odpowiedź A. Na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za luty 2024 roku. Odpowiedź B.
Na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za luty 2024 roku odpowiedź C. Na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za styczeń 2024 roku. Odpowiedź D. Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za marzec 2024 roku i kwiecień 2024 roku. Czas, start. Poznajmy prawidłową odpowiedź. A prawidłowe odpowiedzi to opcja A, B i D. Druga tura pytań za nami. I ponownie spytam Was, jeżeli którekolwiek z pytań, jakie usłyszeliście w tej turze, wzbudziło Wasze wątpliwości, za chwilę zgodnie z regulaminem będziecie mieli czas na zgłoszenie odwołania. Za chwilę na ekranie pojawi się pytanie o treści, czy zgłaszasz odwołanie. Tak samo jak w przypadku pytań konkursowych, będziecie mieli 60 sekund na decyzję i jeśli zgłosicie odwołanie, podejdzie do Was Ewelina z Komitetu Głównego i zanotuje informacje, którego pytania dotyczą wątpliwości. I na ekranie mamy już pytanie. Czas. Start. I spójrzmy na ekran. Są drużyny, które zgłosiły odwołania. Jedna drużyna. Prosimy o to, aby drużyna z Gdyni podeszła do Komitetu Głównego i wyjaśniła razem z Komitetem swoje wątpliwości. A pozostałych uczestników zapraszamy na 15-minutową przerwę. Lub może troszkę krótszą, zobaczymy. Prosimy o nierozchodzenie się.